Pompa ciepła, woda, woda, budowa od zera do działającego układu, część 6a, praca. A rozszerzenie A oznacza, że będzie również część B. Ale zanim rozpocznę, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Danielowi, który zrobił mi niesamowity prezent i który to w większej części jest patronem tego odcinka. I dzięki któremu moja pompa dostała nowy, dwa razy większy, wymiennik górnego źródła o powierzchni 1,38 m kwadratowego. Tak, wymiennik wcześniej pracował u kolegi Adama. Panie Danielu, jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję za ten prezent. Dzień dobry. Wymiennik oczywiście musiał być, a dokładnie to jego przełącza skręcane, rozlutowane. Przy okazji palnik dostał nową dyszę i teraz da się nim pracować. Złącza skręcane z kolei trafiły do skrzyni z przydasiami celem dalszego recyklingu, by dać im w przyszłości drugie życie. Elementy nierdzewne wymiennika oraz część lutowia zostały potraktowane kwasem azotowym w celu aktywacji procesu pasywacji powierzchni stali nierdzewnej, który to proces, jak powszechnie wiadomo, powoduje to, że stal nierdzewna jest nierdzewna. Jest pięknie. Wymiennik jest dwukrotnie głębszy niż poprzednik i mieści się tylko. Na szczęście pozostaje deko miejsca na wykonanie lutowań. Linia gazowa dostała również recyklingowany port shreddera wysokiego ciśnienia. A na zakończenie małe czary mary i wymiennik dostał trzy warstwy kauczukowej taśmy izolacyjnej. Na początku chciałbym Państwa znowu bardzo przeprosić za opóźnienia w realizacji listy to do, ale niestety dużo pracy skutecznie utrudnia prowadzenie hobby. Chciałbym powiedzieć, wódka panienki YouTube, no sami Państwo rozumieją, że trudno znaleźć czas na YouTube, ale tego nie powiem. Druga sprawa, niestety materiał z budowy skrzynki z elektroniką i prowadzeniem przewodów czujników uległ uszkodzeniu. Mam dwa pliki o wadze 0 bajtów, czyli nie zaprezentuję Państwu wszystkiego, co chciałbym. Na szczęście moi widzowie to ogarnięci ludzie i sobie świetnie z tym poradzą. Ok, dziś chciałbym zaprosić Państwa do mojej ogrzewanej ciepłym odpadowym piwnicy, w której popełniłem małe stanowisko testowe. Jest nim przyłącze instalacji centralnego ogrzewania, ale i tu dość istotna informacja z pominięciem bufora. Dlaczego wybrałem takie rozwiązanie? No jedną z przyczyn jest chęć poznania, ale i zaprezentowania Państwu zachowania pompy ciepła przy różnych wielkościach przepływów w instalacji. Wartość, którą widzieli Państwo przed chwilą na ciepłomierzu Kamstrup, sugeruję zapamiętać, gdyż przyda się ona do obliczenia COP tej pompy ciepła. Jeśli nie liczyć 30 m2 nieogrzewanego podpiwniczenia, to dom ma 120 m2 powierzchni ogrzewanej. 25% to instalacja podłogowa, a pozostałe 75% powierzchni ogrzewane jest przy pomocy grzejników płytowych. Każdy z grzejników wyposażony jest w głowicę termostatyczną, oczywiście elektroniczną, rondostat, która pilnuje dwóch wartości temperatur, innej w dzień, innej w nocy, wykrywa otwarcie okna, no generalnie bardzo fajny gadżet. Pętle ogrzewania podłogowego regulowane są przy pomocy zaworów RTL i w nawiązaniu do powyższego, w zależności od stopnia nagrzania budynku, czyli im bardziej temperatura powietrza wewnętrznego będzie zbliżała się do temperatury zaprogramowanej dla danego pomieszczenia, tym przepływ notowany na pompie obiegowej będzie coraz niższy. Pompa obiegowa to klasyczna 25x40 marki IBO. Pracuje na pierwszym biegu i w trakcie pracy pobiera w okolicach 36 W, pompując na starcie 436 litrów na godzinę, czyli 7,26 litra na minutę. Pompa obiegowa jest włączana przez sterownik pompy ciepła w dość prostym algorytmie. Jeśli temperatura na wymienniku jest wyższa niż docelowa,
to pompa pracuje. Praca pompy obiegowej może być również wymuszona po zatrzymaniu pompy ciepła w związku z osiągnięciem temperatury zadanej, by pętla ciepła równomiernie ogrzewała na przykład płytę grzewczą lub maksymalnie rozprowadziła ciepło po grzejnikach. Ten system co prawda bardzo mi nie odpowiada, o czym dużo więcej będzie w filmie traktującym o buforze ciepła, bo nie ta skala komfortu, ale do rzeczy. Kilka słów na temat pompy ciepła, która rodziła się na Państwa oczach przez ostatnie 5 odcinków. No jest ambiwalencja uczuć, zadowolenie i rozczarowanie. Zadowolenie, bo urządzenie działa i osiągnąłem to, co zakładałem, nawet z delikatną górką. Rozczarowanie, bo mimo wszystko gdzieś w głębi serducha liczyłem na deko więcej, z tym, że o te deko więcej mam zamiar się z moim urządzeniem poprzepychać. Na początek zwiększając mu wymiennik dolnego źródła o te 0,6 metra kwadratowego, bo coś mam wrażenie, że uśrednienie przyjęte w części opisującej wymiennik dolnego źródła dla wrzącego czynnika jest małe. I najpewniej wynika to z budowy wymiennika, to znaczy, że ten jest rurowy. A wiadomo, rurowe najlepsze nie są. Parę osób z Państwa pytało, po co taka komplikacja, jeśli chodzi o prowadzenie rurek, po co ta ilość gięć i dość długie linie? No wbrew pozorom, takie w cudzysłowie komplikacje są potrzebne, a wręcz konieczne, bo po pierwsze zabezpieczają instalację przed drganiami od sprężarki, które mogłyby instalację uszkodzić, czyli wydłużamy linię wysokiego ciśnienia, by kompensować drgania. Natomiast przy linii niskiego ciśnienia pionowe orurowanie przed sprężarką pełni dwie funkcje. Pierwsza to oczywiście kompensacja drgań, a druga, równie ważna, to zabezpieczenie sprężarki przed zalaniem ciekłym czynnikiem. Po wyłączeniu sprężarki ciekły czynnik rozlewa się po układzie, a ta pionowa rurka zabezpiecza właśnie przed grawitacyjnym zalaniem sprężarki. Szybkie szkolenie ze skrótów czujników temperatury. Before condenser, after condenser, before evaporator, after evaporator, hot in, hot out, cold in, cold out. Jest też pewien żart związany z temperaturą wody, którą pompuję ze studni, a ta w chwili obecnej ma temperaturę 13 stopni Celsjusza, mamy listopad. Żart ten polega na tym, że stopień otwarcia zaworu EFV jest warunkowany w pewnym sensie temperaturą wody. Zasada, o jaką opiera się procedura otwarcia, w dużym uproszczeniu polega na tym, że program oblicza deltę T, temperatur TAE i TBE, czyli temperatury za i przed parownikiem, i dąży do standardowo 4 kelwinów. Ja u siebie przestawiłem tę wartość na 2 kelwiny, gdyż wtedy właśnie osiągam najwyższe COP. Jeśli ktoś z Państwa wykonał pompę ciepła podobną, to wartość ta może u Państwa być inna i należy sprawdzić doświadczalnie, przy jakiej jest najwyższy zysk. W przypadku mojego wymiennika i przepływu, który policzyłem w części drugiej, mam takie parametry. Mamy wymiennik. Jakiś taki szybki szkic. Mamy wejście czynnika, wyjście wody, wejście wody i wyjście czynnika. TBE, czyli temperatura przed parownikiem. TAE, temperatura za parownikiem. TCI, czyli wejście wody ze studni na wymiennik i TCO, wyjście wody z wymiennika. TCI mamy równe 13 stopni Celsjusza. TCO 10,5 stopnia Celsjusza. Czyli delta T dla wody to 2,5 stopnia Celsjusza.
TAE to 9,44 stopnia Celsjusza, TBE 7 stopni Celsjusza, więc delta T dla ciemnika to 2,44 stopnia Celsjusza. Pomysł to dużo większy, dłuższy wymiennik dolnego źródła. Znowu krótki szkic. I mamy tak. TAE, TBE, TCO, TCI, TCI to 13 stopni Celsjusza. TBE przy 7 stopniach Celsjusza to manometryczne ciśnienie ssania w okolicach 4,8 bara dla czynnika R290 propanu. Mam zamiar zejść do 4 barów, czyli TBE równałoby się 1,8 stopnia Celsjusza. Nie wiem, czy po dołożeniu kolejnych 0,6 metra kwadratowego to się uda, ale w części 6b sprawdzimy. Tak więc, zakładając tylko dwukrotne zwiększenie delty po stronie wody, udałoby się uzyskać TCO w okolicach 8 stopni Celsjusza. Delta T wody wynosiłaby wtedy 5 stopni, a to z kolei wpłynęłoby na otwarcie zaworu EV i temperaturę czynnika, jaki wchodzi na wymiennik. TBE oscylowałoby w okolicach 3 do 5 stopni Celsjusza, a TAE na delcie powiedzmy już tych 4 kelwinów, po stronie gazu dałoby 7 do 9 stopni Celsjusza. I być może to spowoduje, iż uda się uzyskać COP na poziomie 7, bo jak na razie mamy tylko 4,2 dzielone na 700, to jest 6 do 1, a więc nędza. Nawet pomimo tego, że jest to stałe COP, niezależne od mrozu i bardzo stabilne w odniesieniu do rosnącej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania. Reasumując część 6 A. Działa świetnie, jest to bardzo rozsądne źródło ciepła do budynku 120 m2, gdzie 75% powierzchni ogrzewane jest grzejnikami. Sądzę, że w budynkach z płytą grzejną w postaci podłogówki będzie jeszcze bardziej rozsądne, a co najważniejsze, mamy tu do czynienia ze stałym i niezmiennym COP, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Oby tylko był prąd w gniazdku. A w części 6a to chwilowo tyle. Zachęcam do subskrypcji i komentowania. Dziękuję serdecznie za czas, który Państwo ze mną spędzili. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych częściach. Ach, a dla tych 5 panów, którzy minusują moje filmy, pozdrawiam serdecznie.